ale widać, że jest poziom wyrównany, co napawa optymizmem przed tym meczem, który będziemy mieć dopiero, no ale już nie tak długo, bo chyba 17 gramy, tak? 17 godziny dokładnie jeszcze nie wiemy. Także no, na ten mecz również wszystkich zapraszamy. Myślę, że będzie ciekawy mecz, bo tutaj widać, drużyna no, jest w stanie pograć z Bełchatowem. Mówię, podkreślam sobie pograć, nie mówię wygrać. Ale będziemy grać oczywiście o zwycięstwo. Pozytywnie zaskoczymy. Cała drużyna na początku pozytywnie mnie zaskoczyła. Potem był jakiś dołek, no ale to się zdarza. Natomiast tak w przekroju tego, mam nadzieję, że do końca tej pierwszej rundy podoba mi się bardzo Rafał Buszek, jeśli tam kogoś wymienić tutaj. Jeśli chodzi o te pozytywne zaskoczenia. No, no oczywiście nasi zawodnicy, ci, którzy byli, no to środkowi, bo to jest poziom, który ciągle się rozwija, ta dwójka środkowych, co napawa optymizmem. Tak, Michał Kozłowski, myślę, że również i Sławek Jungwirz ma potencjał, jak chodzi, to ta para zmienników zresztą pokazała, że na nich można liczyć. To są zawodnicy, którzy potrafią grać.